Czy wiesz, czym jest tak naprawdę poczucie własnej wartości i jakie ma znaczenie w twoim życiu? Czy wiesz, że poczucie własnej wartości, czyli twoja samoocena, może mieć wpływ na wszystko, uwaga, na wszystko, co się w twoim życiu dzieje? Jedna z moich nauczycielek wiele, wiele lat temu porównała wysoką samoocenę, czyli poczucie własnej wartości do tlenu. Zaczynamy dostrzegać jej brak wtedy, kiedy tego nie ma w naszym otoczeniu. Czyli kiedy zaczynamy się dusić. Podobnie jest z samooceną. Więcej opowiem ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5:55 budzę tysiące ludzi po to, aby zmieniali swoje nawyki. Zmieniali po to swoje nawyki, żeby ich życie było lepsze. I tak jak powiedziałem we wstępie, wysoka samoocena, czyli poczucie własnej wartości, przełoży się na wszystko w twoim życiu. I uważam, że osoba, która nie ma wysokiej samooceny, jej poczucie własnej wartości nie jest na odpowiednim poziomie, nie będzie mogła być życzliwa dla innych. Ta osoba nie będzie uważna, będzie bardzo często wpadać w tryb awaryjny, czyli nie będzie nigdy panem swoich emocji. Czyli można by powiedzieć, że ucierpią na tym wszystkie pozostałe nawyki, jeżeli samoocena nie będzie na właściwym poziomie. Bo na pewno nie będzie myśleć pozytywnie o pieniądzach. Nie będzie pracować w ogrodzie swoich marzeń, bo kim ja jestem, żeby marzyć? Bo będzie myśleć w kategoriach: nie jestem godny, żeby coś osiągnąć. Nie jestem wystarczająco dobry, żeby coś osiągnąć. Dzisiaj poważnie, ja wiem. Ale tak bardzo poważny jest ten temat naszej samooceny. Napisał Nathaniel Branden. Napisał, że są rzeczy, przed którymi nie ma ucieczki. I właśnie tą rzeczą jest poczucie własnej wartości. Przed tym nie uciekniesz. Dopadnie cię zawsze i sprawi, że być może nie spełnisz swoich marzeń, nie znajdziesz pracy, o której marzysz, nie osiągniesz stanu szczęścia. I Nathaniel Branden napisał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że poczucie własnej wartości stanowi podstawową ludzką potrzebę. Jej oddziaływanie nie wymaga ani naszej zgody, ani naszego zrozumienia. Po prostu działa nawet, jeżeli o tym nie wiemy. Mało tego, chyba wtedy jest to szczególnie dotkliwe. Czyni swoje, czy o tym wiemy, czy nie, po prostu. Natomiast od nas zależy, i to jest bardzo ważne, od nas zależeć będzie, czy spróbujemy odkryć, na czym polega nasza samoocena i jakie ma swoje przyczyny, źródła. Spróbujemy odkryć jej dynamikę, a jednocześnie sprawimy, że zagości w naszym życiu na stałe pewnego rodzaju dążenie do budowania poczucia własnej wartości. Jeżeli jednak pozostaniemy nieświadomi tego, to będziemy zagadką dla samych siebie i będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje w naszym życiu. I teraz to, co mi się najbardziej podoba w tym, co napisał Nathaniel Branden, to jest zdanie, albo właściwie dwa zdania, że w pełni zrealizowana samoocena jest przekonaniem, że dorastamy do życia i jego wymagań. Czyli dokładniej mówiąc, jest poczuciem pewności, i teraz to jest najważniejsze, poczuciem pewności, że potrafimy myśleć i umiemy, mamy takie przekonanie, że umiemy stawiać czoła podstawowym życiowym wyzwaniom. Czyż nie jest to niesamowicie ważne i tak trafione w samo sedno, że jest poczuciem pewności, że potrafimy stawić czoła wszystkim wymaganiom życia. A jednocześnie drugie jest przekonaniem, i to jest chyba jeszcze ważniejsze, jest przekonaniem, że mamy prawo do szczęścia, do powodzenia, że jesteśmy wartościowi, że zasługujemy na zaspokojenie swoich potrzeb i pragnień, na osiąganie tego, co jest dla nas ważne, a także cieszenie się owocami naszych wysiłków. Chyba najważniejsza rzecz, jaka za tym idzie, to jest przekonanie, że zasługujemy na szczęście. Czyż to nie jest piękne uczucie być pewnym tego, że przyszedłeś na świat
żeby prowadzić bogate i szczęśliwe życie. I uwaga, tak jest. Każdy człowiek, to już wiedzieli starożytni, każdy człowiek przychodzi na świat z prawem do szczęścia, do zamożności, do zdrowia, do radości życia, do spełnienia. Być może pomocne ci tu będą te pytania, które zadaje autor John Strelecki w książce Kawiarnia na końcu świata. Zadaj sobie to pytanie codziennie, dlaczego tutaj jesteś? A to na pewno pomoże ci podnosić poczucie własnej wartości, jeżeli odkryjesz, po co tutaj jesteś. Bo uwaga, jeżeli jeszcze żyjesz, to oznacza, że twoja misja na ziemi ciągle nie została jeszcze spełniona. Tylko ważne jest, żeby ją teraz odkryć, żeby zacząć stanowić wartość przede wszystkim dla siebie. Jak to zrobić? Opowiem ci już w kolejnych odcinkach, ale na pewno się domyślasz, że w jakimś stopniu będzie miało to związek z heksagonem szczęścia. Z heksagonem szczęścia, czyli z tym zjawiskiem, który tak często ci pokazuje. Bo tak naprawdę przychodzisz na świat po to, żeby mieć dobrą pracę i cieszyć się nią. Żeby cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć stabilną sytuację finansową, otaczać się cudownymi ludźmi, mieć swoje pasje i radości życia, ale podstawą do tego będzie twój ciągły rozwój i o tym opowiem ci już jutro, jak twój rozwój przełoży się na twoje poczucie własnej wartości, na twoją samoocenę. Do zobaczenia jutro o godzinie 6:30. No ale co masz zrobić, to wiesz. No wiesz, co masz zrobić, prawda? Opowiedz o mnie innym. Daj to proszę teraz jako link na swojego Facebooka i przekonaj swoich przyjaciół, żeby ten film zobaczyli, bo być może również na ich życiu odbije się to w sposób niezwykły i pojawi się w ich życiu wysokie poczucie własnej wartości, które przełoży się na jakość ich życia. Polubisz to? Zasubskrybujesz ten kanał, bo to mi jeszcze zostało. Trzymaj się. Widzimy się jutro.